Moi drodzy, przebieranie nóżkami zaczęło się już 3 lata temu. Wtedy mieliśmy jechać do Francji, ale niestety wszystko zepsuł COVID. 2 lata temu też mieliśmy jechać do Francji i znowu COVID. Rok temu się nie udało, a teraz zostało tylko 2 dni. Super. Po prostu super. Już nie mogę się doczekać. Zjeżdżamy z przełęczy Col de la Bonette. To była najwyższa przełęcz naszej tegorocznej wyprawy i zarazem najwyższa przełęcz, jaką możecie zobaczyć na przepięknej drodze Wielkich Alp. Jedziemy powoli, żeby jak najdłużej móc się nacieszyć widokami i tym, że jesteśmy tutaj sami. No i nie chcemy rozjechać żadnego świstaka. Co jakiś czas napotykamy je tutaj hasające na drodze. Nie, teraz jest tak, że jeszcze jesteśmy tacy pachnący świeżi, ale z każdym dniem będziemy się pokrywać trzecią patyną podróży. Już nie będziemy tacy pachnący i atrakcyjni jak teraz. W planie pierwszego dnia mieliśmy dojazd do Wiednia. Ponieważ byliśmy pod presją czasu wynikającą z naszego pomysłu na szybki transfer pod szwajcarską granicę, zaczęliśmy sprawnie pojechać kolejne kilometry autostrady na południe. A już następny Orlen. 70 km do granicy mamy, paliwko po 8,09. To co, Jacek, zjeżdżamy z autostrady teraz? Jest, ja jestem za. Krzysiu, jedziemy w górę. Droga do Wiednia płynęła nam szybko. Pomimo tego, że jechaliśmy spokojnie, w końcu zaczęliśmy wakacje, prawdziwa przygoda była jeszcze przed nami. I na przegranicę zjechaliśmy z nudnej autostrady, żeby zrobić pierwsze czeskie zakręty. A po przyjeździe do Wiednia, ten przywitał nas zatłoczonym piątkowym popołudniem i ponad 30 stopniami na termometrze. Dojechaliśmy do Wiednia i czekamy na pociąg właśnie w kolejce. A to jest motocykl. Zapakowani panowie? Tak, zapakowani. Gorąco tu jak w piekle. No i my będziemy spać, a Domek będzie jechał. Wjazd do Szwajcarii. Yes. Po przyjechaniu przez Liechtenstein Szwajcaria bardzo szybko powitała nas ładnymi widokami. Pomysł na pierwszy dzień w Szwajcarii mieliśmy taki, że chcieliśmy ominąć góry i wzdłuż linii Wielkich Jezior dojechać na nocleg do Francji. Stamtąd kolejnego dnia mieliśmy wyruszyć w stronę słynnej Rue des Grands Alpes. Celebrate on your own alone. Cause your thoughts are the only thing you own. I miss the
Kilometry mijały leniwie, pogoda sprzyjała, a Szwajcaria urzekała jako siła coraz piękniejszymi widokami. Postanowiliśmy więc dołożyć nieco kilometrów do trasy dnia i wjechać na przełęcz Susten Pass. To była jedna z 27 dużych i znanych przełęcza, jakie odhaczyliśmy na naszej liście podczas tego wyjazdu. Tych pomniejszych nawet już nie liczyliśmy. Cause I don't think I care enough today. Celebrate on your own alone. Cause your thoughts are the only thing you own. I miss the number 45. Picked up a piece and drove past the street tonight. Jeszcze chwilę, jesteśmy na miejscu. Jezioro Genewskie. Za mną. I 30 stopni. 32 podpowiada Christopher. Który jest o tam. La pierwsza francuska. Oui, oui. Śniadanie. Bagietka, śniadanie. We Francji. Bardzo smaczne. Oui, oui. Pycha, oui, oui. Mamy trzeci dzień, nadal jest rano. Wyjeżdżamy teraz z Francji po to, żeby przejechać dwie przełęcze, Bernarda, dużą i małą. Jesteśmy na przełęczy świętego Bernarda. Prawdę powiedziawszy, to jedna z ikon, jeżeli chodzi o przełęcza tego wyjazdu. Pogoda jak na razie nam mega dopisuje, chociaż na dole bardzo gorąco, bo ponad 30 stopni, ale tutaj jak się wjeżdża na przełęcze, temperatura spadła do 20 kilka, jest naprawdę fajnie. O, Jacek podpowiada mi tutaj przez komunikator, że do 16 stopni, ale jest ciepło, przejrzyście, fajne chmurki jakieś takie do tego, po prostu wygląda to super wszystko, bajecznie. Przełęcze świętego Bernarda znajdują się na dwóch granicach, szwajcarsko-włoskiej i włosko-francuskiej. Po przejechaniu dużej przełęczy szybko pomknęliśmy w kierunku małej. This is never gonna be any good for you or me. Every single time.
I look at you, I'm confounded with the truth. Dotarliśmy na przełęcz Małego Świętego Bernarda, czyli to jest granica już z Francją. Przełęcz jest ładna, może nie tak spektakularna jak duża przełęcz, ale jest taka sielska, anielska. Widzicie zresztą za mną, jak to wygląda. A teraz coś zjemy, odpoczniemy, a potem już będziemy się kierowali w stronę La Route de Grand Alpen. I potem na południe Francji. Tak naprawdę to był powód tegorocznej wyprawy. Droga Wielkich Alp, która w zasadzie cała jeszcze jest przed nami. Po przejechaniu obu przełęczy Świętych Bernardów wreszcie wjechaliśmy na drogę Wielkich Alp, która była głównym celem naszej tegorocznej wyprawy. Droga Wielkich Alp to spektakularna trasa licząca prawie 700 km, biegnąca przez całe pasmo Alp Zachodnich, od Jeziora Genewskiego aż po Nicę. Nie mieliśmy nadziei jeszcze dzisiaj dotrzeć na przełęcz Col de l'Isère. Dotarliśmy do Val d'Isère, czyli jednej ze stolic francuskiego narciarstwa, a przed nami przełęcz Col de l'Isère. Jakieś 15 km jeszcze mamy do przełęczy i na pewno dzisiaj tam jeszcze dojedziemy. No i co, pewnie tam zaczniemy szukać jakiegoś noclegu. A na razie przerwa na uzupełnienie płynów. Upały dały nam się we znaki. Val d'Isère wygląda tak, trochę pochmurne w tej chwili. Trochę się zastanawiamy, co robić dalej, bo burzę mamy na radarze pogodowym i rzeczywiście zaczęło nad Val d'Isère grzmieć w tej chwili. Nie wiem, czy to najrozsądniejszy pomysł, żeby pakować się na przełęcz, ale my jedziemy na południe, a burza według radaru idzie na północ, więc teoretycznie powinniśmy się minąć. Poczekamy chyba jeszcze parę minut, zobaczymy, jak się będzie rozwijać sytuacja. No i udało się zdążyć przed burzą. Jesteśmy na Col de l'Isère. Bardzo malowniczej przełęczy na La Route de Grand Alpen. Upocony krokodylek, ale szczęśliwy bardzo. Jaki jest plan na dziś, Jasko? A więc wczoraj skończyliśmy na Col de l'Isère. Później jedziemy na Col du Télégraphe, później na Col du Galibier, później na Col d'Isoire, później na Col de Var, a na koniec dnia Col de la Bonnette.
dojechaliśmy na Col du Telegraph, to jest 1566 metrów, a zmierzamy w stronę przełęczy Col du Galibier i tam już będzie ponad 2600, czyli kolejna z wielkich przełęczy alpejskich na drodze wielkich Alp przed nami. Dojechaliśmy na Col du Galibier, ale troszkę pecha mamy, nie ukrywam, dlatego że przejazd na drugą stronę, tam gdzie zmierzamy, jest zamknięty. Przejazd jest przepiękny oczywiście, ale musimy wjechać w drugą stronę. I objechać dookoła, a to jest jakieś 160 km dodatkowych. No ale nie ma wyjścia, tak trzeba zrobić. Ale gdyby było otwarte, to pojechalibyśmy tam. Jak się okazało, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Objeżdżając zamkniętą z powodu remontu drugi przełącz Col du Galibier, trafiliśmy na mniej znaną przełącz Col La Chelle i pomimo 160 dodatkowych kilometrów dość szybko wróciliśmy na naszą trasę, nie gubiąc planu żadnej z przełęczy, jakie mieliśmy w planie odwiedzić. Po zamkniętym przejeździe z przełęczy Galibier zrobiliśmy wielkie koło i znowu wjechaliśmy na naszą trasę. Jesteśmy w tej chwili na przełęczy Col de Isarao. Przełęcz jest, jak wszystkie przełęcze tutaj, bardzo piękna. Ale jak dobrze pójdzie, dojedziemy jeszcze do przełęczy dzisiaj Col de la Bonette. Dojechaliśmy do Col de Var, czyli jeszcze jedna przełęcz przed nami, Col de la Bonette. Ja już nie mówię, że jest ładnie, to chyba oczywiste. Col de la Bonette, najwyższej drodze w Europie.
ponad 2800 metrów. Przełęczę. Przełączę na widok siebie i pokażę wam kolejną przełęcz. O, tu jest przełęcz. A jesteśmy u wrót do parku naturalnego. Park się nazywa Przedalpejski Park Naturalny. I teraz znowu przełączę. Jedziemy w stronę Nicei w tej chwili. Po to, żeby odbić potem na zachód do kanionu Verdon. Zostawiając w tyle przepiękne francuskie Alpy, zjechaliśmy niżej na południowy zachód do rejonu środkowej Prowansji, po to, by objechać dookoła kanionu Verdon, który jest jednym z najpiękniejszych miejsc przyrodniczych we Francji i drugim największym kanionem w Europie. Są takie miejsca, których nie można ominąć i trzeba sobie zrobić tutaj zdjęcie, bo inaczej wyjazd jest niezaliczony. Tutaj wszyscy emeryci, kamperowcy, wszystkie panie z pieskami przychodzą. No i tacy cicy motocykliści, jak my, podróżnicy wielcy, przychodzą sobie zrobić zdjęcie. Jak ludzie płyną na kaniaczkach. Przesłodziutkie. Mamy kolejny dzień. Środa. Spaliśmy w uroczym miasteczku Castellin. Podobno miasteczko artystów. Troszkę później się wyjeżdżamy, bo padało w nocy i to całkiem spora ulewa była. Teraz, jak widzicie, wyszło już słońce. Po zwiedzeniu kanionu skierowaliśmy się na północ w stronę Grenoble. Najpierw bocznymi drogami dotarliśmy do miejscowości Embrun, skąd kolejnego dnia chcieliśmy przejechać fragment drogi N85, zwanej jako Droga Napoleona. Dotarły krążowniki Imperium. Jesteśmy na francuskim Zadupieu. Przecież gdyby tutaj było coś ciekawego, byliby tu jacyś ludzie, to jest oczywiste. A kto tu jest? Trzech kretynów z Polski przyjechało. W deszczu z piaskiem, z parującą szybą. I prawie się już mokro robi w tyłku, no. Od drugiej strony. Bez sensu, kompletnie. Wracamy do Polski. Nie przyjeżdżaj się do Francji. It's really hard for me to get a confirmation, but you haven't held a phone like you've been sitting on vacation.
150 km stąd jest zlot starych motocykli. Wyciągną panie i panowie, dziadkowie na swoich wspaniałych maszynach na ten zlot. I understand my state of mind, that's why it's so impossible for me to lose my head and lose my fucking craft, yeah. I get too busy cause I know what I'm about, bitch. Things getting tricky, my emotions moving down. Środa wieczorem, po jeździe motocyklem dojechaliśmy do miasteczka, nie wiem w tej chwili jak ono się nazywa, i tu jest taki park. I z tego parku jest taki widok. Mamy dzisiaj czwartek. Wyjechaliśmy z Embrun, z takiego miasteczka. Jedziemy w stronę Grenoble. Jedziemy jakąś godzinę. Jacek robi 400 zdjęcie. Bardzo ładny widok. Pola, Alpy, chmury. BMW oraz Jacek. A to my, no czekamy, co zrobić, no. Z kim człowiek przestaje, takiego trzeba wytrzymać. W międzyczasie dotarliśmy do Grenoble. Za mną obwodnica miasta, ale też taka wyblakła tablica, która pokazuje, że jesteśmy na drodze N85. To jest droga Napoleona, która wiedzie od Morza Śródziemnego aż właśnie do miejscowości Grenoble. A potem szybko pomknęliśmy na wschód, aby jadąc przez Włochy dotrzeć pod granicę ze Szwajcarią, skąd chcieliśmy wjechać na pozostałe przełęcze szwajcarskie. Jeżeli przed tobą na drodze ginie słońce i zaczyna się taka chmura, wiedz, że jest już bardzo, bardzo źle. Pogoda w podróży bywa różna. Nie zawsze jest 30 stopni. Nie zawsze jest piękne słońce. Czasami pada i leje. No tak, pada i leje. Leje i pada. Po noclegu nad jeziorem Maggiore we Włoszech przeprowadziliśmy atak błyskawiczny na przełęcze Szwajcarii. Jednego dnia wjechaliśmy na przełęcze Nohanan, Grimsel, Furka, Gotarda, Bernardino i Splügen. Sobota, dzisiaj śmigamy po Szwajcarii. Wjechaliśmy właśnie na przełęcz Nuffenen Pass. Spróbujemy kilka tych przełęczy zaliczyć, a potem spróbujemy zjechać do Włoch, żeby jakiś nocleg znaleźć. No bo w Szwajcarii wiadomo, jakieś kosmiczne ceny. A teraz Grimsel Pass. Let's take it real soon. You know we got what you need.
No i teraz jesteśmy na Furka Pass. Przepiękny widok. A tutaj on spróbuje pokazać Hotel Belvedere. Pewnie zna się z wielu zdjęć z Instagrama, z YouTube'a. Dzień szwajcarski, obiadek. Mamy rekord przełęczy, 3 zrobione. Ja oczywiście nie pamiętam, Jacek. No, zaczęliśmy od noweny, później był Grimsen, później była Furka. Teraz przed nami jest Gotthard. I kończymy na Spligen, to ja pamiętam. Spligen, tak. I będziemy spali we Włoszech. I mieliśmy najlepszy obiad z całego wyjazdu. To prawda. Za mną Gotthard Pass, no to jeszcze dzisiaj Spligen tylko i będziemy mieli samą piątkę szwajcarskich przełęczy. W tej okolicy oczywiście, która jest. I'm going all the way up. Zaliczyliśmy jako piątą przełęcz San Bernardino, czyli na Spligen. Jeszcze dzisiaj jedziemy, czy o 6 zrobimy przełęcze. Mała, urocza przełęcz w Szwajcarii. Pokazują. Godzina 19. Dotarliśmy na przełęcz Spligen. 6 dzisiaj przełęcz Szwajcarii. Jeździmy od godziny 9, jest 19 w zasadzie cały czas. Ale Szwajcaria. To Szwajcaria. Feldkryś mamy już 140 km, ale jeszcze na deser połukamy dwie przełęcze. W tej chwili stoję na szwajcarskiej Majola Pass. Widać ją za mną. Przed nami jeszcze jedna i to już będzie definitywnie koniec przełęczy podczas tej wycieczki.